Cześć, witajcie w nowym filmie A to ciekawe. Przygotowałam dla Was nową dawkę ciekawostek prosto z internetu. Zaczynamy! Netflix od kilku lat podbija serca wszystkich fanów superbohaterów ich marvelowskimi seriami. Kto z nas nie chciałby mieć supermocy? Myślicie, że to niemożliwe? Zobaczcie tylko na to. What the hell is that? What? Hiya chaps, where's Tom Sandman? Tak wiem, od dziś nigdy już wasze życie nie będzie takie jak kiedyś, ale to nie koniec paranormalnych zjawisk w dzisiejszym odcinku. Jeśli moglibyście zobaczyć siebie z przyszłości, zapytalibyście, jak potoczy się wasze życie, ten chłopak miał właśnie taką okazję. Niestety nie odważył się podejść do siebie z przyszłości, a jak wy byście zareagowali na jego miejscu? Piszcie w komentarzach. Wracając do Supermana, jeśli po tym odcinku najdzie Was ochota, aby rzucić wszystko w cholerę i zostać superbohaterem, to zanim pójdziecie ćwiczyć, musicie pamiętać, aby robić to stopniowo, bo inaczej może skończyć się to właśnie tak. Chociaż w jakimś stopniu zamierzony efekt otrzymał, w końcu prawie poleciał. Jeśli spojrzymy na to pod takim kątem. Jeśli ten sposób na latanie nie jest dla Was, mam dla Was jeszcze jeden. Wystarczy udać się na południe i tam wystartować w takich zawodach. Polecicie na pewno. Na twarz, ale jednak. Czy marzyliście kiedyś o karierze piosenkarza? A może macie swój zespół i chcecie niedługo wyruszyć w pierwszą trasę koncertową? Pamiętajcie tylko, aby dobrze przemyśleć, czy chcecie tam zaprosić swoich rodziców. Jak wiadomo, oni ze szczęścia waszym sukcesem potrafią zachowywać się dość nieobliczalnie. Dziewczyna na pewno nie tak wyobrażała sobie swój mały koncert, ale jednego tatusiowi odmówić nie można. Wypromował ją na cały świat. Na pewno znacie aplikację FaceSwap. W czasie rzeczywistym zmienia twarze dwóch osób, które stoją przed kamerą. Czasami jednak może zrobić Wam się przykro, jeśli aplikacja więcej ludzkich cech zobaczy w autobusowym nawiewie. Lub bardziej ludzko od Ciebie będzie wyglądał Twój piekarnik. Czasami nawet ściana z trzema obrazami bardziej przypomina człowieka niż Ty, ale najlepsze jest to zdjęcie. Palenie zabija. Ile by w tym racji nie było, palenie podczas tankowania może naprawdę zaszkodzić zdrowiu Tobie i osobom w Twoim otoczeniu. Doskonale wiedział o tym ten starszy mężczyzna. Jak widzicie, bohaterem można zostać na różne sposoby. Ten pan został bohaterem stacji i całego internetu. A czy Wy spotkaliście się już kiedyś z osobą palącą na stacji? Piszcie w komentarzach, jak wtedy zareagowaliście, a my ruszamy dalej. Podobają Wam się buty Jordan Air, ale szkoda Wam na nie pieniędzy? Ten pan znalazł tańszy sposób na sprawienie sobie takiego znaczka. Janusz czy rekin biznesu? Bez wątpienia system oszukał, a my zobaczymy kolejny sposób na oszczędności. Z czym kojarzy Wam się polski Janusz? Z promocją na cebulę, z Passatem TDI? Takie rzeczy to nie w Ameryce. W 1987 roku Steve Rothstein kupił złoty bilet w amerykańskich liniach lotniczych za 250 tysięcy dolarów oraz dopłacił 150 tysięcy dla dowolnej osoby towarzyszącej. Taki bilet daje dożywotnią możliwość latania w dowolnym kierunku. Do dzisiaj Steve zmierzył 10 milionów mil podczas 10 tysięcy lotów, wykorzystał bilet jak tylko się dało, brał nieznajomych sprzed kasy, którzy kupowali bilet, aby polecieć z nimi za darmo. Latał do kolegów z innych krajów, odwiedził papieża w Rzymie, latał do innych miast nawet po to, aby kupić sobie kanapkę. Ile musiałby zapłacić za to wszystko, gdyby nie miał tego biletu? Koszt normalnej podróży wynosiłby ponad 21 milionów dolarów. I to się nazywa januszowanie. Niech nasi się uczą.
Ale aby nie było, że w Stanach jest tak wesoło, myśleliście kiedyś o przeprowadzce do USA? Jeśli tak, to uważajcie na ludzi z bronią. Jeśli was zabiją, istnieje bardzo mała szansa na to, że w ogóle sprawca się znajdzie. Jak podają najnowsze badania FBI, aż 1/3 morderstw w USA pozostaje nierozwiązana. Tylko w 64% przypadków udaje się znaleźć sprawcę. Warto dodać, że jeszcze pół wieku temu było to 90%. Ale jest jeszcze gorzej niż się wydaje, ponieważ to rozwiązanie sprawy oznacza jedynie zidentyfikowanie sprawcy. I co wolicie, polskich Januszy biznesu czy amerykańskich Januszy FBI? Dajcie znać w komentarzach, ale aby nie zostawić was taką smutną informacją na koniec, to standardowo żarcik. Głowa rodziny na łożu śmierci zwraca się do żony. Kochanie, zanim umrę, bądź ze mną całkowicie szczera. Czy nasz najmłodszy syn, jedyny z niebieskimi oczami, jest moim dzieckiem? Przysięgam na wszystko, co święte, że jest twoim synem. Mąż zmarł szczęśliwy, po czym żona mruknęła pod nosem. Dzięki Bogu, że nie zapytał o pozostałych trzech. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, a to ciekawe. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie także łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej serii. Do usłyszenia już w kolejnym filmie. Cześć!